Dzień dobry Państwu. Witam na naszym trzecim panelu. Ponieważ jest to panel po obiedni, więc zapewne wszyscy mają teraz dużo siły, żeby wysłuchać tych najbliższych referatów, a później, żeby podjąć dyskusję nad tym, co zostanie powiedziane. W tym panelu będziemy mieli przyjemność wysłuchać trzech referatów. Na początku pan profesor Tomasz Panfil przedstawi nam referat poświęcony misji wywiadowczej kapitana Jerzego Lewszeckiego. Drugi referat jest referatem mającym dwóch autorów, panią dr Annę Marcinkiewicz-Kaczmarczyk i pana Wiesława Kaczmarczyka. Sprawa operacyjna, kryptonim Rudy, inwigilacja Romana Rutkowskiego, pilota PSP podejrzanego o współpracę z wywiadem emigracyjnym. Z tym, że o ile zrozumiałem, referat będzie wygłaszał pan Wiesław Kaczmarczyk. I trzeci referat, pan dr Paweł Glugla będzie mówił na temat echa i opinie obywateli w sprawie procesu ośrodka dywersyjno-szpiegowskiego biskupa Czesława Kaczmarka. Przedstawi nam ten temat, odwołując się do tego, co jest zawarte w meldunkach agenturalnych WUBP w Krakowie. Także zaczynamy. Pierwszy referent, pan profesor Panfil, historyk, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pracownik Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, autor szeregu prac poświęconych zarówno historii najnowszej, jak i prac poświęconych naukom pomocniczym historii, jako że w swojej pracy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim związany jest właśnie z tą dziedziną. Tutaj w kontekście, ja nie będę wymieniał tutaj prac pana profesora, natomiast w kontekście naszej konferencji istotne jest to, co zresztą zostało już zasygnalizowane przed południem, że obecnie pan profesor pracuje nad książką poświęconą Andrzejowi Czajkowskiemu, o którym mówiliśmy w poprzednim panelu. A teraz oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Jednym z najprzyjemniejszych momentów w pracy historyka jest ta chwila, kiedy się odkrywa, jak różne wątki, różne sprawy, różne kwestie się ze sobą splatają i wzajemnie się wyjaśniają. Dzięki tej konferencji taką przyjemną chwilę również ja przeżyłem, ale jest to również pewna komplikacja, ponieważ chcąc jakby pokazać ten splot różnych wątków, no obawiam się, że będę miał mało czasu na przedstawienie kapitana Jerzego Lewszeckiego. Ale może i słusznie, ponieważ biorąc pod uwagę zarówno okoliczności jego przyjazdu do Polski, jak przebieg misji, jak i wpadkę, można stwierdzić, że jest to jak zwykle. Ta misja zaczęła się i skończyła się tak, jak chyba wszystkie w tym czasie, to znaczy rozpracowaniem dosyć szybkim przez Urząd Bezpieczeństwa, bardzo szybkim procesem i karą śmierci wykonaną na Mokotowie. Natomiast kiedy bliżej przyjrzeć się temu, co działo się wokół kapitana Lewszeckiego, okazuje się,
że nie jest to takie proste i oczywiste. Nawet to, co chcę powiedzieć, nie będzie do końca zgodne z tytułem, który zaproponowałem, bowiem mam wrażenie, że mamy tu do czynienia z taką intrygą szkatułkową, czyli prawdziwe motywy, prawdziwe powody i prawdziwe cele ukryte są głębiej. Musimy rozszyfrować jedno, zdemaskować drugie, żeby dojść do tego, co jest najważniejsze. W dużym skrócie, kapitan Lewszecki przedostaje się do Polski w końcu listopada 1954 roku. Przebywa na wolności bardzo krótko, bo raptem 3 miesiące. 17 marca roku 54 zostaje aresztowany i potem toczy się już tylko proces ze smutnym końcem. Natomiast to, co jest rzeczywiście istotne i myślę, jest to jedna z tych kwestii, które nam się przewijały przed południem, a które moim zdaniem nie znalazły dostatecznie dobrej odpowiedzi. To nie to, że ja znam tę odpowiedź, raczej chciałbym sformułować coś w rodzaju postulatu badawczego. Mianowicie właśnie ta konstrukcja szkatułkowa. Kapitan Lewszecki, kapitan artylerii, na pierwszym przesłuchaniu mówi ubekom, że on przyjechał do Polski, żeby zebrać dane dotyczące formowania 6 wielkich jednostek pancernych. I to tyle. Nikt się tym nie interesuje. Ubecy nie pytają, jakie to niby miały być jednostki. Kto chciał od niego tych danych? Jak on zamierzał dowiadywać się i czego? Po prostu przechodzą nad tym w pewien sposób do porządku dziennego. Ta pierwsza przykrywka, ta pierwsza legenda zostaje odrzucona, zostaje właściwie przez ubeków zdemaskowana. I tu mamy do czynienia z pewnym paradoksem, wynikającym być może z tego, że jednak mimo całej swojej ogromnej naiwności, o której tutaj już mówiliśmy, niekiedy można powiedzieć wręcz zbrodniczej naiwności, agendy wywiadu rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej na emigracji jednak czegoś się uczyły. Nie wszystkiego i nie do końca, ale czegoś się uczyły. Otóż uznali najwyraźniej, że nadanie Lewszeckiemu statusu wywiadowcy, szpiega, powiązanie go z wywiadem Stanów Zjednoczonych będzie dla niego korzystne czy korzystniejsze, niż by miał występować tylko i wyłącznie jako przedstawiciel rządu emigracyjnego. Dlaczego? Odpowiedź możemy znaleźć we wspomnieniach na przykład Stanisława Krupy, pseudonim Nitka, który w więzieniu, w areszcie na Mokotowie spotkał się z pewnym Polakiem pracującym dla wywiadu brytyjskiego już od lat 20. XX wieku. I tenże zawodowy szpieg, Polak, ale pracownik wywiadu brytyjskiego od kilkudziesięciu lat, powiedział mu rzecz bardzo istotną. Ja jestem szpiegiem i dostanę karę śmierci, ale ja wyjdę z tego więzienia dużo wcześniej niż ty, który jesteś niewinny. Ponieważ wywiady dbają o swoich pracowników. Prawdziwe wywiady nie pozwolą fachowcowi cenionemu na to, żeby został zabity przez przeciwnika. I on opowiadał dalej, ja mam uzgodnioną legendę, moje zeznania liczą kilkaset stron, ja opowiedziałem o wielu akcjach, ale opowiedziałem tylko to, co powiedzieć mogłem, a nawet przełożeni powiedzieli, że powinienem, żeby dostarczyć cokolwiek i żeby skłonić komunistów do wymiany agenta na agentów komunistycznych będących w rękach amerykańskich. Wymiana szpiegów. Wszyscy wiemy, że coś takiego istnieje. Natomiast nikt z nas nie słyszał
o wymianie emisariuszy rządu Polski w Londynie. Bo czegoś takiego komuniści po prostu nie robili. Leszczycki gra rolę amerykańskiego szpiega. W śledztwie nawet pada, że w rękach amerykańskich jest trzech sowieckich szpiegów, którym się stanie krzywda, jeżeli Leszczyckiemu krzywda się jakaś stanie, jeżeli komuniści rzeczywiście zechcą go zabić. To jest kolejny element tej jego przykrywki. Andrzej Czajkowski nigdy nie zgodził się na rolę szpiega czy agenta obcego wywiadu. W pierwszych swoich słowach przed sądem, przed Widajem, do zarzutów stawianych mi przyznaje się, nie przyznaje się do tego, że byłem angielskim, że pracowałem dla rządu angielskiego. Pracowałem wyłącznie dla rządu Rzeczpospolitej. I przez to, znaczy wyrok śmierci oczywiście podpisał na siebie dużo wcześniej, ale teraz go tylko parafował i potwierdził. Dla kogoś takiego komuniści litości nie mają. Dla szpiegów już prędzej. O, tu jeszcze pojawiał nam się przed południem wątek odwoływania zeznań. Andrzej Czajkowski zeznania przed sądem odwołuje, nic mu się nie dzieje, no bo to już właściwie nie ma sensu, ale ten sam cytowany już przeze mnie Nitka opowiadał, zapisał taką historię Kazimierza Augustyńskiego, który przed sądem odwołał swoje zeznania, twierdząc, że był bity przez śledczych. Sąd przerwał rozprawę, po czym śledczy wzięli go na osobną rozmowę, pytając, ktoś cię bił, synku? Skatowali go tak, że napisał odwołanie od odwołania i twierdził, że był bity, to miał wyłącznie na celu zaszkodzenie oficerom powszechnie szanowanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Coś tam jeszcze mu sąd dołożył za próbę wprowadzenia sądu w błąd. Więc to wymuszanie zeznań, czy ich odwoływanie, miało bardzo różne oblicze, co zresztą było mówione już wcześniej. Jerzy Leszczycki wpada nie ze swojej winy. Jest tak, pilnuje się tak bardzo, że UB ma pod obserwacją mieszkanie, w którym przebywa, natomiast przez kilka dni nie jest w stanie stwierdzić, czy on tam rzeczywiście jest. Obserwują, bo doprowadzają funkcjonariuszy do tego mieszkania inni ludzie. I tu dochodzimy do drugiego wątku, który nam się przejawiał. Pani Bożysława go najostrzej sformułowała, kiedy było pytanie, kto jest do czego przygotowany. Czy ludzie wysyłani do Polski są przygotowani do działalności wywiadowczej? Powinno paść pytanie również, czy ci, którzy ich wysyłają, są dostatecznie przygotowani. Teoretycznie rzecz biorąc, tak, to są oficerowie w większości przedwojennej dwójki. Ale popełniają błędy absolutnie karygodne. O jednym już była mowa, o tym, jak Rudolf Plocek wręcza radiostację agentowi UB i przez tą radiostację wpada Andrzej Czajkowski. I znowu jest, dla UB to jest kompletne zaskoczenie. Oni przychodzą do lokalu, w którym Andrzej był, przychodzą po radiostację. Jest dla nich olbrzymim zaskoczeniem, że tam siedzi cichociemny major Andrzej Czajkowski od 2 lat, a oni w ogóle nie mieli zielonego pojęcia o tym, że on tu jest. Podobnie jest z Leszczyckim. Kapitan artylerii potrafi, no ułatwia mu może to zadanie fakt, że ma chorą nogę, którą sobie zranił podczas przeprawy przez Odrę, więc i jego mobilność jest mocno ograniczona, nie rzuca się w oczy. Niemniej jednak nawet się w oknie oświetlonym żaden cień nie pojawiał, bardzo się pilnował, także ubecy do momentu wejścia do mieszkania nie wiedzą, czy na pewno on tam jest. Wiedzą, że to ma być Leszczycki, natomiast wcale nie mają pewności, czy on tam jest na pewno. Dlaczego wpadł? Ano dlatego, że mówiąc w dużym skrócie, to dosyć skomplikowana i bardzo ciekawa intryga, jaką, czy gra operacyjna, jaką
Departament Śledczy podjął z ośrodkiem Camp King, ale podstawowy błąd dysponentów, agentów, tych, którzy wysyłają kurierów i agentów do kraju, polega na tym, że wysyłają trzech dezerterów. Czyli ludzi, którzy są z automatu narażeni na to, że jak się pojawią w Polsce, to rozmaitego typu służby tajne, jawne i dwupłciowe mają ich już namierzonych. Że oni już gdzieś przechodzą w zainteresowaniu, że są ich fotografie, są próby rozpracowania, próby odnalezienia. Każdego z tych trzech dezerterów próbowano znaleźć. Różne służby. UB umiejętnie skoordynowało, tylko zebrało wiadomości, które zbierała i informacja wojskowa, i wywiad cywilny, i wywiad wojskowy. UB zebrało te wiadomości i tych trzech dezerterów namierzyło. I dzięki temu, że byli to dezerterzy, doszli do Lewszeckiego. Natomiast jaka była prawdziwa misja Lewszeckiego? I to jest, myślę, może być najciekawszy postulat badawczy. Z tego, co wiem, ta koncepcja jest bardzo słabo rozpoznawana w naszej literaturze dotyczącej rządu emigracyjnego, w przeciwieństwie do powszechnie znanej koncepcji III wojny światowej. Jest bardzo dobra, cokolwiek chaotyczna, ale bardzo dobra książka Andrzeja Zaćmińskiego poświęcona właśnie poglądom na III wojnę światową w środowiskach emigracji polskiej. Natomiast nie spotkałem się z alternatywą. No bo to, że trzecia wojna wybuchnie, to jest wiara powszechna w roku 1945-1946, trochę przygasa, by rozbuchać się na nowo w roku 1948, czyli blokadę Berlina, potem znowu troszeczkę przygasa, a potem znowu rozgorzeją nowe nadzieje wraz z wybuchem wojny koreańskiej. No a potem zaczyna brakować okazji do wybuchu trzeciej wojny. Natomiast jest druga koncepcja, której, trudno powiedzieć, wyznawcami, zwolennikami jest kierownictwo cywilne polskiego państwa na emigracji. Koncepcja, można ją w skrócie nazwać powolnego gnicia komunizmu, który w którymś momencie dojdzie do sytuacji kryzysowej i podejmie rozmowy z Zachodem. A wtedy Zachód wyciągnie kartę, i tu znowu bardzo ciekawa rzecz, wyciągnie kartę jałtańską. W Polsce, w takim potocznym mniemaniu, Jałta jest drugim biegunem Targowicy. Kiedy szukamy synonimów słowa zdrada, jako pierwsza przychodzi nam do głowy Targowica i jest to zdrada wewnętrzna, a drugie, co nam przychodzi do głowy, to jest Jałta, że nas zdradzono. Natomiast w dyplomacji państw zachodnich i również w koncepcjach politycznych emigracji polskiej Jałta jawi się jako szansa dla Polski, ponieważ Jałta to są gwarancje państw zachodnich dla wolnych i nieskrępowanych wyborów, w wyniku których ma powstać autentycznie oddający sympatie i poglądy polityczne polskiego społeczeństwa rząd. Tego rządu nie ma. Co do tego nie ma nikt wątpliwości. Andrzej Czajkowski, siedząc w więzieniu, mówi, że jest szansa, żeby on wyszedł, ponieważ za chwileczkę ma być podpisany traktat pokojowy z Japonią. I wtedy, kiedy będzie podpisywany traktat pokojowy z Japonią, alianci zachodni wyciągną Jałtę i powiedzą Związkowi Sowieckiemu, no nie możemy podpisać traktatu z Japonią, dopóki wy nie zrealizujecie postanowień jałtańskich. Taki paradoks. Zresztą wystarczy poczytać sobie pamiętniki ambasadora Blisleina, gdzie on bardzo wyraźnie mówi. Jałta jest kartą, którą zamierzają grać mocarstwa zachodnie w celu demokratyzacji Polski. I to podejście, myślenie o tym, że w którymś momencie komuniści krajowi będą chcieli porozumieć się
żeby zachować choć troszeczkę władzy z legalnym rządem. Żeby móc się z legalnym rządem, czyli tym przebywającym na emigracji, porozumieć, to musi w kraju być emisariusz. Musi być ktoś, kto w imieniu rządu emigracyjnego, rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, rozmowy z komunistami podejmie. I taką misję prawdziwą dostaje Andrzej Czajkowski. On nie jest od wywiadu. On się bardzo broni przed zbieraniem informacji wywiadowczych. Jego zadaniem, takie jakie mu powierzył ówczesny minister generał Roman Odzierzyński, a późniejszy premier, jest trwać w gotowości, nawiązać, uzyskać dojście do czynników rządowych i ujawnić się jako emisariusz rządu Najjaśniejszej w sytuacji, kiedy komunizm wejdzie w fazę ostrego kryzysu. I Andrzej to mówi. Wprost. UBC oczywiście w to nie wierzą. To w śledztwie się tam parę razy pojawia, że on się cały czas trzyma tej wersji, a trzeba go przydusić, żeby powiedział prawdziwą. Prawdziwa misja Lewszeckiego to nie jest żadnych 6 nieistniejących jednostek pancernych. Prawdziwa misja Lewszeckiego to jest nawiązanie kontaktu z niejakim Erykiem Skowronem. Być może, no tak, nazwisko mało znane, aczkolwiek w okresie tuż przed II wojną światową i zaraz po było dosyć głośne. Działacz prawicowy, działacz za drugi, czyli tej neopogańskiej, słowiańskiej, antykatolickiej prawicy. Działacz powiązany mocno z Ferdynandem Goetlem. Wybitnym, skazanym na zapomnienie pisarzem, który na zapomnienie skazał się w ten sposób, że za zgodą podziemia wziął udział w delegacji niemieckiej do Katynia. I po 3 dniach wrócił z Katynia, zdając bardzo szczegółową i ważną relację podziemiu dotyczącą tego, co tam naprawdę się zdarzyło. I od tej pory Goetl stał się czołowym faszystą, jednym z czołowych faszystów, znienawidzonym przez komunistów. Skowron z Goetlem współpracował w czasie wojny i Lewszecki przywozi do kraju rzecz dosyć zadziwiającą, niektórzy mogą powiedzieć śmieszną, zabawną, trochę groteskową, świadczącą o oderwaniu niektórych polityków od rzeczywistości. Mianowicie przywozi propozycję prezydenta Zaleskiego, Ferdynanda Goetla, aby Skowron został pełnomocnikiem rządu legalnego w kraju. Ewentualnie, jeżeli nie będzie chciał być w kraju, no to może się uda go wydostać i wtedy zostanie wicepremierem. Skowron jest jednocześnie działaczem takiej, twierdzi, że jest działaczem PPS-u, Ślązakiem, bardzo mocno związanym z ruchem autonomicznym Śląska. Dlatego w odprawie Lewszeckiego bierze udział wojewoda śląski Michał Grażyński, opowiadając mu, sam sobie przypomniałem, opowiadając mu o tym, kim jest Skowron. Ta nominacja to jest w czasopiśmie technicznym list od Goetla do Skowrona z taką właśnie propozycją. I w tym momencie, kiedy właściwie ubecy o tym wiedzą, ponieważ przechwycili te wiadomości pisane pismem utajonym, to też przyczynek do księgi zatytułowanej O święta naiwności działaczy emigracyjnych, zapewnili Lewszeckiego, że komuniści nie znają czegoś takiego jak pismo utajone, więc na pewno tego nie przeczytają, nie mają wywoływaczy i nie będą wiedzieli. Komuniści nie tylko odczytali, ale jeszcze to wiernie wszystko przepisali i dostarczyli elegancko Lewszeckiemu taki list pisany pismem utajonym, nawet się nie zorientował, że jest to ubecka podróbka. Reasumując, nie każda misja wywiadowcza prowadzona przez żołnierza ma na celu rzeczywiście prowadzenie wywiadu. Istnieje ten
bardzo słabo rozpoznany, potężny nurt. No ja zajmując się Andrzejem trafiłem właśnie w ten sposób na Lewszeckiego jako kontynuatora misji Andrzeja, czyli emisariusza. Emisariusze rządu czekający na moment, żeby się ujawnić, taka trochę powtórka z akcji Burza, ujawnić przed komunistami i zaproponować im jednak porozumienie z legalnym rządem. Ta radiostacja, o której była mowa, przez którą Andrzej Czajkowski wpadł, to nie była radiostacja, która miała służyć nadawaniu meldunków i informacji o jednostkach wojskowych. To była radiostacja, której on miał użyć w sytuacji, kiedy będzie potrzebny natychmiastowy kontakt czynników krajowych z legalnym rządem w celu rozpoczęcia rozmów o utworzeniu prawdziwego, tymczasowego rządu jedności narodowej. No dobrze, ponieważ mój czas się skończył, więc niech te moje postulaty badawcze, powiedzmy, kierunki, które pojawiły mi się przy okazji śledzenia Andrzeja Czajkowskiego, to jest potężna dokumentacja. Andrzej Czajkowski w naszym archiwum IPN-owskim ma ponad 14 tysięcy stron dokumentów. A jeszcze w tych odpryskowych jest jeszcze tego trochę. Więc rzeczywiście dla UB ta misja Andrzeja była niesłychanie istotna. On się od kary śmierci wymigać nie mógł, bo za wysoko dotarł. Była tu mowa, że dotarł, chociaż nie wiedziała o tym pani Nina Andrycz, nie wiedziała, że jest źródłem informacji dla Andrzeja Czajkowskiego. Dlaczego tak było, to myślę, że już niedługo książkę skończę. Czas najwyższy, 2 miliony znaków to dostatecznie dużo, żeby każdego, nawet najodporniejszego czytelnika wystawić na ciężką próbę, więc wypada kończyć. Natomiast taka myśl, żeby szukać wątków politycznych w tych misjach pozornie szpiegowskich, pozornie wojskowych, tak jak było to w misji kapitana Jerzego Lewszeckiego. Jeszcze na koniec tylko ciekawostka. Bardzo szybka rehabilitacja Lewszeckiego i wszystkich z nim związanych, bo już w 1957 roku. Dla niego oczywiście było za późno, ale wszyscy inni zostali zrehabilitowani już w 57. Nie musieli czekać do 93. Już w 57. Dlaczego tak się stało, to myślę temat na osobną opowieść. No dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo panu profesorowi. W czasie poprzedniego panelu mieliśmy 3 referaty i widzieliśmy, jak te wszystkie wątki się wiążą. Może niektórym wydawało się przez godzinę, którą mieliśmy w międzyczasie, że jakby przejdą do nowej problematyki. Tutaj widzimy dalej referat poświęcony Lewszeckiemu. Dalej wiąże się z tym wszystkim, co było powiedziane. Te postacie są ze sobą powiązane. Natomiast to, co powiedział pan profesor, to z jednej strony przedstawienie Lewszeckiego, natomiast z drugiej strony ciekawe spojrzenie też, bo my myślimy, mamy takie stereotypowe myślenia od dziecka, pewne prawdy są nam wpajane. Tutaj było takie nowe spojrzenie na Jałtę. Nie Jałta zło i samo zło, ale jednak Jałta, która ma dwa oblicza, która może być postrzegana właśnie jak jest pewien awers, jest pewien rewers. To, co kojarzymy zazwyczaj od dziecka, Jałta, czyli sprzedano nas, ale z drugiej strony jest jakby ta cała sytuacja związana. Jałta jako pewnego rodzaju szansa. Czy potencjalna szansa? Potencjalna szansa. Także dziękuję bardzo. Teraz następny referat przygotowany przez panią doktor Annę Marcinkiewicz-Kaczmarczyk i pana Wiesława Kaczmarczyka. Referat zatytułowany Sprawa operacyjna kryptonim Rudy. Inwigilacja Romana Rutkowskiego, pilota PSP podejrzanego o współpracę z wywiadem emigracyjnym.
Referat przygotowany przez dwójkę autorów, oboje związani z Instytutem Pamięci Narodowej, oboje związani z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Referat wygłosi pan Wiesław Kaczmarczyk. Szanowni Państwo, ja tutaj w swoim wystąpieniu będę chciał Państwu przybliżyć postać pułkownika Romana Rutkowskiego. Tryb pełnoekranowy, poproszę. Dziękuję. Pułkownik Roman Rutkowski to jeszcze przedwojenny oficer, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, w czasie II Rzeczypospolitej wysoki rangą oficer lotnictwa polskiego. W czasie II wojny światowej tworzył polskie lotnictwo we Francji, później został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie powierzono mu bardzo odpowiedzialne funkcje w sztabie naczelnego wodza. Między innymi odpowiadał za łączność lotniczą z okupowanym krajem. Był dwukrotnie zrzucony do Polski. Został odznaczony za swoją działalność Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Cóż, wojna go została na terenach Polski i stąd już dopiero wydostał się dużo później. No ale pokrótce reasumując. Tak jak Państwo wiecie, po II wojnie światowej wielu polskich żołnierzy stanęło przed wyborem, przed dylematem wracać do kraju czy pozostać na emigracji. Około 105 tysięcy żołnierzy polskich sił zbrojnych zdecydowało się na taki powrót. Dla władz komunistycznych oni z założenia byli osobami podejrzanymi, które należało obserwować z racji ich kariery wojskowej, przekonań, uwarunkowań z okresu II wojny światowej. Część z nich to byli ludzie, którzy przeszli przecież szlak andersowski. A część z nich też podejrzewano, że mogą być potencjalnymi agentami wywiadów obcych, czy też pracować dla rządu londyńskiego. Z tego względu też większość z nich podlegała rozpracowaniu operacyjnemu przez bezpiekę i prowadzono na nich takie rozpracowania operacyjne dedykowane typu właśnie Centro, Zachód, Targowica, czy też MEWA. MEWA była właśnie rozpracowaniem poświęconym lotnikom specjalnie. Problematyka represji wobec żołnierzy PSZ-ów była już wielokrotnie opisywana, natomiast jeśli chodzi o problematykę represjonowania lotników, to warto tutaj wspomnieć na przykład artykuł Grzegorza Sojdy i Grzegorza Śliżewskiego pod tytułem Polowanie na orły, wstępny etap rozpracowania lotników byłych PSP w ramach operacji MEWA, gdzie omówiono tragiczne losy Władysława Ślimińskiego. To taki najbardziej chyba znany przypadek lotnika, szpiega, który przyznał się do prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz obcego wywiadu i z tego tytułu został skazany na karę śmierci. Ten wyrok został wykonany w więzieniu mokotowskim. Do dnia dzisiejszego szczątków Władysława Ślimińskiego nie odnaleziono. Zresztą zapraszam Państwa na referat Grzegorza Sojdy. Dzisiaj on poświęcony będzie właśnie postaci Władysława Ślimińskiego. Natomiast jeśli idzie o inne osoby, były też przypadki, kiedy osadzano w więzieniach, aresztach, przesłuchiwano lotników, którym nie udało się udowodnić nic i po kilku miesiącach oni opuszczali po prostu więzienie. Takim przypadkiem właśnie jest Roman Rutkowski. Tak jak Państwu mówiłem, Roman Rutkowski walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej, brał udział w operacji wileńskiej. W okresie międzywojennym ukończył przeszkolenie lotnicze w szkole pilotów w Bydgoszczy, później w Grudziądzu i służył w polskim lotnictwie. Bardzo szybko awansował do stanowisk dowódczych i między innymi właśnie pełnił funkcję dowódcy 141 Eskadry Myśliwskiej, 43 Eskadry Towarzyszącej. W czasie kampanii wrześniowej walczył, ale został był żołnierzem sztabu generalnego, został ewakuowany później do Rumunii. Stamtąd przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie brał udział w tworzeniu polskiego lotnictwa. Następnie został przeniesiony do Wielkiej Brytanii, gdzie został powołany na stanowisko dowódcy 301 Dywizjonu Bombowego.
W połowie 1941 roku został przeniesiony do oddziału 6 Naczelnego Wodza, Sztabu Naczelnego Wodza, gdzie był oficerem łącznikowym przy 138 brytyjskim dywizjonie RAF, czyli tym, który odpowiadał za zrzuty do państw okupowanych. Wziął udział w drugim locie nad Polskę, czyli właściwie pierwszym locie w pełni polskim, bo pierwszy lot wykonywała załoga mieszana, a drugi lot to był całkowicie polski. Ten lot zakończył się, no, możemy powiedzieć, nieudany, ponieważ załoga musiała zawrócić i lądować przymusowo w Szwecji, gdzie zostali internowani. Polacy zostali ewakuowani stamtąd po kilku tygodniach. Sam Rutkowski od marca 1942 roku był kierownikiem referatu łączności w Wydziale S Inspektoratu PSP. W październiku, 29 na 30 października, został wysłany ponownie nad Polskę, teraz jako cichociemny, ale do zrzutu nie doszło. Jego zrzut nastąpił później, 26 stycznia 1943 roku. Wylądował w ramach operacji Brace w Polsce. W lutym wyznaczono go na stanowisko szefa Wydziału Łączności, szefa Wydziału Lotnictwa Oddziału 3 Operacyjnego Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. Po wypełnieniu swojej misji powrócił do Wielkiej Brytanii w ramach operacji Most 2. W dniu 30 maja 1944 roku i ponownie został przydzielony do oddziału 6 Naczelnego Wodza. Po kilku miesiącach, a mianowicie w październiku 1944 roku, z nocy z 16 na 17 został zrzucony ponownie do Polski jako emisariusz szefa Sztabu Naczelnego Wodza. W tym czasie, później już w okupowanej Polsce, dowodził ponownie Wydziałem Lotnictwa Oddziału 3 Sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. W marcu 1945 roku Rutkowski został aresztowany przez rosyjską SMIERZ, a następnie przekazany przez tą SMIERZ UB w Łodzi. Od marca do kwietnia był przesłuchiwany, a 14 czerwca 1945 osadzono go w areszcie i wszczęto przeciwko niemu śledztwo. Pierwsze przesłuchanie miało miejsce już 15 marca 1945. Pytano go wówczas o przebieg służby wojskowej. Następnie funkcjonariusze zainteresowali się jego działalnością na terenie okupowanego kraju od 1943 do 1945 roku, czyli jakie otrzymywał zadania, instrukcje, z kim się spotykał i tego typu podobne pytania. Rutkowski odpowiadał dosyć ogólnie. Wymieniał nazwiska przeważnie znanych osób i opisywał główne zadania, które mu zlecono jeszcze w czasie wojny. W dalszej części przesłuchania Rutkowski relacjonował, gdzie został zrzucony, ile osób zostało z nim zrzuconych oraz z kim się kontaktował po przybyciu. Gdy go pytano już o takie kwestie, jak na przykład uzbrojenie, jakie było na stanie Armii Krajowej, czy finanse, odpowiadał dosyć ogólnie. W ten sam sposób omawiał kwestie związane ze środkami finansowymi, którymi on osobiście miał do dyspozycji. Jego kolejne pytania, które mu stawiało, dotyczyły pobytu w Londynie oraz jego drugiego zrzucenia do kraju. Dopytywano się zwłaszcza o jego spotkanie z Okulickim oraz z którymi członkami Armii Krajowej utrzymywał łączność. Na pytania dotyczące innych członków Armii Krajowej, z którymi się kontaktował, odpowiadał również w ten sam sposób, podkreślając, że nie zna żadnych nazwisk ani adresów. Gdy proszono go, żeby wymieniał skład na przykład Komendy Głównej Armii Krajowej, podał tylko nazwisko komendanta głównego Okulickiego. I tak samo na pytanie, z którymi członkami Armii Krajowej utrzymywał ostatnio kontakty, odpowiedział, żadnych kontaktów nie utrzymywałem. 18 kwietnia poproszono go, aby opowiedział o brytyjskiej misji wojskowej, która przybyła do okupowanej Polski, aby pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu pomiędzy Armią Krajową a Armią Czerwoną. Rutkowski stwierdził tylko, że w skład komisji wchodziło wówczas 5 osób, z czego on znał 2. Nazwisk osób pozostałych nie znał. Podkreślał, że nie brał udziału w żadnych rozmowach i uczestniczył jedynie w obiedzie, na który został zaproszony przez członków misji. 23 kwietnia zacytowano mu treść depeszy, którą otrzymał pod koniec 1944 roku i pytano go m.in. o osoby i miejsca w niej wymienione. I w tej sytuacji również udzielił ogólnej odpowiedzi, wyjaśnił tylko, że pseudonimem Roch posługiwał się naczelnik bazy głównej odpowiadający za zrzuty.
Pytany z kolei o treść radiogramu z 1 marca 1945 roku. Odpowiadał, że on z tym dokumentem nie miał nic wspólnego i nie może nic konkretnego na jego temat powiedzieć. Przedstawione wyżej treści zawarte w protokołach potwierdzają fakt, że Rutkowski współpracował najprawdopodobniej z wywiadem zagranicznym, ale jeszcze w okresie wojny. I czynnie uczestniczył w organizowaniu podziemnych sił powietrznych na terenie okupowanego kraju, czego tak naprawdę nie ukrywał w swoich zeznaniach. Utrzymywał kontakty z członkami Armii Krajowej i uczestniczył w różnych ważnych przedsięwzięciach. Należy jednak podkreślić, że o ile w swoich zeznaniach dokładnie opisał przebieg swojej służby wojskowej, to w kwestiach dotyczących konkretnych wydarzeń oraz osób już raczej nie był taki szczegółowy. Współpraca z rządem oraz działalność konspiracyjna na terenie kraju spowodowały, że 14 czerwca osadzono go w areszcie tymczasowym w więzieniu w Łodzi i wszczęto przeciwko niemu śledztwo z tytułu podejrzenia współpracy z wywiadem emigracyjnym. Potem został przeniesiony do Warszawy i umieszczony na Mokotowie. W trakcie kolejnych przesłuchań był on szczegółowo wypytywany ponownie o pobyt w kraju w okresie 44-45. Po raz kolejny pytano go, dlaczego został zrzucony, jakie rozkazy otrzymał, gdzie przebywał, z kim się kontaktował. Opowiadał, że spotkał się tylko z generałem Okulickim, delegatem Jankowskim, którym przekazał instrukcję premiera Mikołajczyka. No, zaznaczył w swojej relacji, że delegaci okręgów Armii Krajowej odnieśli się przychylnie do zaleceń zawartych w instrukcji. W trakcie kolejnych przesłuchań funkcjonariusze pytali ponownie go o przebieg służby wojskowej, jeszcze od okresu od 1939 roku, o kontakty z Armią Krajową, instrukcje i rozporządzenia z Londynu. Jego odpowiedzi były takie same jak wcześniej, nieraz bardziej szczegółowe, ale tylko w mniej znaczących kwestiach. Odpowiadał, że utrzymywał kontakty z Okulickim i innymi członkami AK. Prowadził z nimi rozmowy na temat ewentualnego zgłoszenia się do Ludowego Wojska Polskiego, no ale Okulicki mu ten pomysł dosyć skutecznie wybił z głowy, kazał mu czekać na przyjazd Mikołajczyka do kraju. 17 lipca starano się uzyskać więcej informacji od Rutkowskiego na temat sytuacji polskich władz cywilnych i wojskowych w Wielkiej Brytanii oraz stosunku tych ostatnich do polskich sił powietrznych. W dalszej części przesłuchania mówił również o stanie PSP w Wielkiej Brytanii, planach rozwoju lotnictwa w kraju oraz też jakie były plany udzielania za pomocą lotnictwa pomocy krajowi w sytuacji powstania powszechnego. Podczas kolejnych przesłuchań ponownie powtarzano zadane już mu wcześniej pytania. Odpowiadając na pytanie na przykład dotyczące organizacji pomocy dla kraju w chwili wybuchu powstania, Rutkowski stwierdził, że wybuch powstania w Warszawie był tak dla ogółu emigracji, jak i dla sztabów głównego i lotniczego niespodzianką. Nie spodziewano się tego. W swoich zeznaniach Rutkowski starał się też pokazać funkcjonariuszom swoją niechęć do niektórych dowódców polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Krytykował niektóre decyzje czy też politykę. Podkreślał, że był gotów dojść do porozumienia z władzą ludową i podjąć służbę w LWP, a to, że tego nie zrobił wcześniej, usprawiedliwiał tym, że był zniechęcany przez dowódców Armii Krajowej, czy też nawet straszony perspektywą więzienia. Funkcjonariusze UB nie wierzyli tak naprawdę w zeznania Rutkowskiego. Szef oddziału informacji w piśmie do kierownika WUBP w Warszawie ze stycznia 1946 uznał, że Rutkowski ukrywa swoją prawdziwą działalność. Planowano zwolnić go z więzienia i przydzielić mu tajnego informatora. Liczono na to, że po prostu prowadzenie takiej tajnej inwigilacji umożliwi udowodnienie mu, że jest tak naprawdę tajnym agentem obcego wywiadu. 25 maja 1946 roku ostatecznie rozpatrzono sprawę Rutkowskiego i zdecydowano, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Tego samego dnia zamknięto śledztwo i sporządzono akt oskarżenia. Zarzucono mu przynależność do Armii Krajowej oraz, że jako oficer Wojska Polskiego nie zgłosił się do rejonowej komendy uzupełnień celem rejestracji. Natomiast kilkanaście dni później w piśmie naczelnika WUBP w Warszawie stwierdzono, że Rutkowski przebywa w więzieniu mokotowskim i
Podejrzewano go oczywiście o współpracę z wywiadem emigracyjnym na niekorzyść Polski Ludowej, ale zaznaczono tam, że niedługo zostanie zwolniony. Już wcześniej, bo w 1945 roku, we wrześniu, o zwolnienie Rutkowskiego ubiegała się jego matka, która złożyła podanie bezpośrednio do ministra bezpieczeństwa publicznego. Jej prośba nie została rozpatrzona i Rutkowski pozostał w więzieniu. Natomiast w opinii badaczy do podjęcia decyzji o zwolnieniu przyczynił się list, który Rutkowski napisał do marszałka Roli Żymierskiego 28 czerwca 1946. Zwrócił się w nim z prośbą do marszałka o zezwolenie na przedstawienie mu takich najszczegółowszych informacji związanych właśnie z rolą polskiego lotnictwa. No, jego intencje może nie do końca były szczere, bo później do tego Ludowego Wojska Polskiego się nie zgłosił i w nim nie służył. 20 czerwca podjęto decyzję o to, że jednak podlega amnestii, ponieważ przestępstwa, które popełnił, miały miejsce przed 22 lipca 1945 i zwolniono go z więzienia. W latach 1945-1949 Rutkowski pozostał w kraju. Najpierw mieszkał w Warszawie, później przeniósł się do Krynicy. Wiedząc, że jest pod obserwacją, decydował się opuścić nielegalnie kraj. W związku z te podejrzenia były prawdziwe, ponieważ w 1949 roku wszczęto wobec niego rozpracowanie operacyjne o kryptonimie Rudy, i w którym UB interesowała się działalnością Rutkowskiego i starała się ustalić jego miejsce pobytu. Przesłuchiwano różnych świadków. Przesłuchania rozpoczęły się w marcu 1945 roku i trwały do lutego 1951 roku. Szukano osób z jego środowiska, starano się ustalić pochodzenie środków finansowych, którymi on dysponował, przebieg jego działalności oraz też sprawy osobiste, kontakty towarzyskie i służbowe. Tak naprawdę pewnych informacji na przykład dostarczył Jerzy Dodacki, który zeznawał, że miesiąc po opuszczeniu więzienia Rutkowski w gronie towarzyskim szukał kontaktów z innymi członkami Armii Krajowej, żeby jakoś móc przekazać pieniądze, które przywiózł z Londynu na przykład na jakąś dalszą działalność. W ramach działalności operacyjnych Urząd Bezpieczeństwa opracował plan inwigilacji z marca 50 roku. Doniesienia i raporty tajnych współpracowników uzyskiwane do 51 roku mówiły o współpracy Rutkowskiego z wywiadem emigracyjnym. W jednym z takich doniesień z 30 maja 51 opisano spotkanie towarzyskie, na którym Rutkowski ponoć miał się chwalić, że rząd londyński mianował go generałem i został właśnie wyznaczony na przedstawiciela Londynu. Także w trakcie tego spotkania omawiano zasady działalności konspiracyjnej na terenie kraju, lokalizacji kwatery szpiegowskiej w Niemczech Zachodnich, a także działalności ekspozytury zlokalizowanej w rosyjskiej strefie. W doniesieniu z 18 grudnia 51 z kolei napisano, że Amerykanie zorganizowali oddział w Niemczech dla prowadzenia dywersji w kraju i że Rutkowski jest jednym z takich właśnie żołnierzy tego oddziału, ponieważ umknął z Polski dzięki przekupstwu. To też jest ciekawy wątek, bo wydaje się, że przekupstwo było bardziej prawdopodobną metodą zwolnienia z więzienia niż taki memoriał do Roli Żymierskiego. No, pamiętajmy, że Rutkowski jako człowiek odpowiadający za łączność, on tak naprawdę mógł dysponować potężnymi pieniędzmi jak na ówczesne realia. Także starano się również ustalić miejsce pobytu Rutkowskiego na terenie kraju. To dla UB była wielka niewiadoma. W ogóle Rząd Bezpieczeństwa nie odnotował faktu, że Rutkowski uciekł. I jeszcze w 51 roku udało się Urzędowi Bezpieczeństwa ustalić, że Rutkowskiego od 50 roku nie ma na terenie kraju. W tej sytuacji postanowiono objąć inwigilacją jego rodzinę i 20 października 1953 sprawa została przekazana do Krakowa, ponieważ jego rodzina mieszkała w Krynicy. W lutym 1954 roku jeszcze funkcjonariusze WUBP odnotowali, że nie udało im się tak naprawdę dotrzeć nawet do żony Rutkowskiego, ponieważ nie mieli agentury w jej otoczeniu.
To ich nie zniechęciło, bo 1 marca 1954 opracowali plan przedsięwzięć operacyjnych w celu rozpracowania Rutkowskiego i żony. No, starano się pozyskać jakieś osoby z tego środowiska, żeby po prostu drogą agenturalną pozyskać informacje. Już. Szanowni Państwo, no, podsumowując moje wystąpienie, tak naprawdę sprawę zakończono w 1956 roku, sprawę Rutkowskiego jeszcze wcześniej w 1955, a sprawę żony w 1956. Podejrzewano go oczywiście o sprawy związane ze współpracą, tak jak właśnie tutaj dzięki temu doniesieniu agenturalnemu. I tak samo w literaturze pojawiają się nawiązania do tego wątku. W książce Stefana Oderila pojawia się informacja, że musiał być agentem, jeśli był tak blisko związany z misją zrzucaną, brytyjską misją pracującą na terenie Polski. Tam nie wzięto by nikogo obcego. Pojawiły się też takie adnotacje w książce Adama Zamoyskiego, gdzie jest informacja, że Rutkowski pracował dla CIA i jednocześnie udawał agenta KGB. To było związane z jego znajomościami w środowisku polskich lotników, którzy byli pozyskiwani przez Amerykanów do misji nad Związkiem Radzieckim czy też nad Albanią. I też Zamoyski wskazywał, że Stowarzyszenie Lotników Polskich w Londynie, w którym on pracował, było całkowicie zinfiltrowane przez CIA. Natomiast jeszcze jest doniesienie, taka w wspomnieniach Jana Malińskiego informacja, że tenże Maliński został zwerbowany przez Rutkowskiego do lotów nad Albanię i że sam Rutkowski w takim jednym z lotów w listopadzie 50 roku uczestniczył. Tak naprawdę, proszę Państwa, trudno jest powiedzieć, czy Rutkowski był agentem. Wiemy, że no, Służba Bezpieczeństwa nie zdobyła żadnych, Urząd Bezpieczeństwa nie zdobył żadnych wiarygodnych dokumentów potwierdzających ten fakt. Natomiast jego powojenne losy świadczą, że związki z wywiadem obcym były. Natomiast czy on był zadaniowany do prowadzenia rozpoznania działalności wywiadowczej w Polsce, to już jest kwestia, na którą w tej chwili myślę, że odpowiedzi nie możemy udzielić. Dziękuję Państwu. Dziękujemy za bardzo ciekawe przedstawienie tej postaci. No aczkolwiek właśnie to ostatnie zdanie pozostawia taki niedosyt, bo ja cały czas czekałem jednak, że ta sprawa w jakiś sposób się wyjaśni w końcówce referatu. Natomiast no właśnie, był albo nie był, tak do końca nie wiemy, a jeżeli był, to w jakim zakresie. Trzeci z referatów w tym panelu to będzie referat, który przedstawi pan dr Paweł Glugla. Referat poświęcony sprawie biskupa Czesława Kaczmarka, a więc takiej sprawie, co do której każdy z nas może powiedzieć, a tak, nie tylko każdy z nas, co druga osoba zapytana na ulicy powie, a tak, wiem, kojarzę. Natomiast referat o tyle interesujący, że nie, przynajmniej sądząc z tematu, echa i opinie obywateli w sprawie tego procesu. A więc nie przedstawienie czegoś, co tak naprawdę wszyscy kojarzymy, tylko pokazanie, jak wyglądały te opinie, jak po pierwsze, jak wyglądały te opinie, po drugie, jak wyglądały te opinie już postrzegane przez pryzmat meldunków agenturalnych Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Pan dr Paweł Glugla zajmuje się, oprócz tego, że zajmuje się historią lokalną, dziejami kresów kościoła, zajmuje się właśnie działalnością aparatu represji w powojennej Polsce i mamy nadzieję, że tutaj pokazując nam właśnie tą taką mniej znaną sprawę, jakby ten mniej znany obraz tego procesu nie poprzez faktografię, tylko poprzez rozmaite opinie troszeczkę poszerzy nasze spojrzenie na ten proces.
Oddaję głos, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, no tak jak pan doktor Norbert powiedział, to był bardzo głośny proces, nie tylko jego echa odbijały się w Polsce, ale i praktycznie w Europie, a nawet świecie. Proszę państwa, biskup Czesław Kaczmarek był ordynariuszem kieleckim i został aresztowany wieczorem 20 stycznia 1951 roku przez funkcjonariuszy UB z pułkownikiem słynnym Józefem Światłą jako wicedyrektorem 10 Departamentu MBP na czele. Samo śledztwo trwało 2 lata i 9 miesięcy. Bardzo dużym naciskom został poddany biskup Kaczmarek. Przez 1,5 roku w zasadzie obstawał przy swoim, czyli negował w ogóle to, co było faktem, a więc żadnych tego typu rzeczy, gdzie mu zarzucano, nie miało miejsca. Ale no, proszę państwa, tak go, że tak powiem, obrabiano, łącznie z tym, że mu podawano, jak wiadomo, środki psychotropowe, a nawet dożylnie inne środki, łącznie z morfiną, jak się okazuje. Poza tym konwejery, to było wszystko, no i agentura celna, to było wszystko to, co wpływało na wyczerpanie i fizyczne, a szczególnie psychiczne biskupa. Mało tego, adwokat słynny Mieczysław Maślanko, obrońca biskupa Kaczmarka, stał się jego oskarżycielem i popierał w całej rozciągłości to, co Zarakowski głosił na procesie. Trzeba tu powiedzieć, proszę państwa, że oprócz niego na ławie oskarżonych zasiadło 4 osoby, które zostały, jak się okazuje, wyselekcjonowane spośród innych, a mianowicie byli to pracownicy Kurii Kieleckiej, skarbnik, kapelan biskupa Kaczmarka, prokurator Seminarium Duchownego w Kielcach i siostra ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Waleria Niklewska. O co oni wszyscy zostali oskarżeni, łącznie z biskupem Kaczmarkiem? Oskarżeni zostali o faszyzację życia przed wrześniem 1939 roku, zdradę narodu, współpracę z okupantem hitlerowskim, a po wyzwoleniu o usiłowanie obalenia ludowo-demokratycznego ustroju Polski oraz o szpiegostwo na rzecz wrogich ośrodków imperialistycznych inspirowane i organizowane przez te ośrodki wrogiej, reakcyjnej i wojennej propagandy, a także nawet rzekomą spekulację walutową na rynku nielegalnym, bo przecież nie można było wtedy mieć oficjalnie waluty. Proces, proszę państwa, odbył się w dniach 14 do 21 września 1953 roku, a na podstawie wyroku z 22 września skazano biskupa Kaczmarka na 12 lat więzienia, utratę praw publicznych na 5 lat, przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Trzeba tutaj, proszę państwa, powiedzieć, że pozostali oskarżeni dostali mniejsze wyroki. Najmniejszy wyrok 5 lat więzienia otrzymała siostra Niklewska i co ciekawe, wyrok ten został na 5 lat zawieszony, jego wykonanie. A więc w ogóle w prawodawstwie ówczesnym, komunistycznym nie przewidywano 5 lat zasądzonych na wyrok w zawieszeniu, tylko bezwzględne odsiadywanie tego wyroku. Proszę państwa, biskup Kaczmarek w trakcie, jeszcze dopowiem, przebywania w więzieniu, popularnie mówiąc na śledztwie, gdzie niepośrednią rolę odgrywał wspominany tutaj już przez pana Pawła Sztamę pułkownik MBP Józef Różański. Zresztą zachowały się nawet stenogramy rozmowy Różańskiego z biskupem, gdzie biskup mu ewidentnie mówi, że panie dyrektorze, ja jestem zerem, ja jestem przegrany, ja nic nie mam, ja jestem dziadem i tak dalej. Poczytałem te stenogramy. Myślę, że one są autentyczne i prawdziwe. Proszę państwa, sprawa jeszcze tu miała inne tło, mianowicie najpierw był proces tak zwany wolbromski, gdzie oskarżono między innymi
o wspieranie tam podziemia niepodległościowego i tak dalej, dwóch księży z diecezji kieleckiej. I zadaniem biskupa Kaczmarka według komunistów było wszczęcie procesu kanonicznego i ich suspendowanie. Oczywiście biskup Kaczmarek tego nie zrobił. Następnie, proszę Państwa, 22 września 1953 biskup skazany na 12 lat. Nakazano wręcz przez Piaseckiego, żeby potępił biskupa Kaczmarka sam prymas Wyszyński. Prymas Wyszyński tego nie uczynił, mało tego, nawet pisemnie stanął w jego obronie. I efekt był, jak wiemy, taki, że za 3 dni prymas Wyszyński został aresztowany i osadzony, no można powiedzieć, w więzieniu, prawda? Natomiast Kaczmarek odbywał karę w więzieniu Warszawa 1 przy Rakowieckiej. Już w 1955 roku z uwagi na bardzo zły stan zdrowia biskupa został on, bo nie na żarty się przestraszono. Gdyby tak zmarł w więzieniu biskup, no to nie byłoby byle co, prawda, dla opinii i polskiej, i światowej, łącznie z Watykanem. Więc został urlopowany od lutego 1955 roku do lutego 1956 roku. Ale, proszę Państwa, przebywał wówczas w Warszawie w Domu Księży Emerytów i w sanatorium w Polanicy Zdroju. Dla ciekawości jeszcze powiem, że w trakcie śledztwa, proszę Państwa, i w pobytu w więzieniu stracił 19 zębów, co nie oznacza, że był fizycznie maltretowany i bity, tylko ze względu na między innymi awitaminozę i tak dalej, biskup był tak wycieńczony. Zresztą zapadł na przeróżne schorzenia typu dusznica bolesna, na nadciśnienie wrzody żołądka i tak dalej, i tak dalej. W końcu, proszę Państwa, 3 lutego 1956 roku został ponownie aresztowany po tym roku urlopowania i osadzony w więzieniu mochotowskim. A w maju tegoż roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie orzekł o zastosowaniu amnestii, skróceniu mu kary więzienia z 12 do 8 lat. Przy czym 17 maja 1956 roku Rada Państwa skorzystała z prawa łaski względem biskupa i zawiesiła wykonanie kary, zawiesiła, a nie ułaskawiła, ale nie pozwolono mu powrócić do Kielc. I osadzono go, proszę Państwa, w klasztorze w Rywałdzie Królewskim, tam, gdzie wcześniej przetrzymywano aresztowanego prymasa Wyszyńskiego. Stamtąd Kaczmarek wystosował list do prokuratora generalnego PRL z wnioskiem o rehabilitację i Naczelny Sąd Wojskowy postanowieniem 28 grudnia 1956 uchylił wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego, a Naczelna Prokuratura Wojskowa 30 marca 1957 roku umorzyła śledztwo z powodu braku dowodów winy. Rządy w diecezji objął dopiero 5 kwietnia 1957 roku, ale trzeba pamiętać, że do śmierci nie był uznawany przez stronę komunistyczną rządową jako ordynariusz kielecki. Mało tego, proszę Państwa, prymas Wyszyński i episkopat, no niestety chcieli go, że tak powiem, dać na żer komunistów i poświęcić go w myśl zasady, jak to twierdzono, że twierdził nawet w promemoriach prymasa Wyszyńskiego jest, że lepiej poświęcić jednego biskupa niż stracić cały kościół w Polsce katolicki. Ale te szykany w zasadzie, tak jak mówię, były do jego śmierci, a nawet nie ustąpiły po jego śmierci. Dopiero w III Rzeczpospolitej ksiądz profesor Jan Śledzianowski zajął się jego postacią i zaczął ją po prostu badać dokładnie i prawda wyszła na jaw. Proszę Państwa, ale wróćmy do jeszcze procesu. Mianowicie, no, wszystko było to spreparowane. Najłatwiej było komuś zarzucić szpiegostwo, dlatego że, jak wiemy, kara śmierci była za to. A biskup już przed wojną był antykomunistą i tak dalej, więc no, nawet wywlekano na procesie jego rzeczy z lat 20. i 30., co nie miało w ogóle sensu, no, ale oskarżenie tego nie przewidywało, ale twierdzono później, że stworzył ośrodek dywersyjno-szpiegowski, który kontrolował i przewodził. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w 1953 roku, tuż przed procesem, wydało zarządzenie numer 049/53,
10 września, żeby wzmocnić czujność aparatu bezpieczeństwa publicznego w związku z tym rozpoczynającym się procesem. Za dwa dni, 12 w sobotę, 12, proszę Państwa, wydrukowano wszędzie w gazetach cały akt oskarżenia. A po co? Po to, żeby społeczeństwo przyjęło do wiadomości, mało tego, żeby no, psioczyło na biskupa i wszystko, co złe mówiło. Według MBP proces ten miał być silnym uderzeniem w reakcyjną część hierarchii kościelnej w Polsce, w jej watykańskich inspiratorów i ich mocodawców, czyli imperializm amerykański. Tak naprawdę, proszę Państwa, on był tylko ofiarą, bo chciano uderzyć po pierwsze w prymasa, po drugie w Stany Zjednoczone i Watykan, bo komuniści twierdzili, że Stany Zjednoczone różnymi sposobami naciskają na Watykan. No i oczywiście rząd londyński wówczas, oczywiście cały czas przez komunistów nieuznawany. Drugie również pismo do szefów Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa było wydane, gdzie, proszę Państwa, mieli za zadanie zbierać od agentury wszelkie echa i opinie i słać w meldunkach. Te meldunki miały iść, proszę Państwa, co 12 godzin, czyli dwa meldunki na dobę. Z wszystkich wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego, a to rozporządzenie wydał Departament 11 i tymi sprawami zajmowały się wydziały 11 Wojewódzkich Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. Oczywiście dlaczego? Dlatego, że bali się komuniści tych reakcji nieprzewidzianych na ten proces, na ten akt oskarżenia i na ten wyrok. Aczkolwiek, jak za chwilę się przekonamy, różne były reakcje ludzi, łącznie z duchowieństwem. Bo proszę Państwa, no, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego upatrywało jeszcze w tym procesie wykorzystanie atmosfery tego procesu dla realizacji, jak to określano, przyspieszonych werbunków w środowisku księży i elementów świeckich, a także gdzie dotychczasowe dotarcie było jeszcze niedostateczne. No i oczywiście 13 i 20 września, tuż po rozpoczęciu procesu, wszystkie kościoły były operacyjnie zabezpieczane przez bezpiekę, gdzie notowała wrogie wystąpienia księży na temat procesu. Proszę Państwa, jedna jest jeszcze dosyć ciekawa rzecz, mianowicie ta, że 29 września 1953 roku minister Radkiewicz wydał takie tajne rozporządzenie, gdzie nakazał mobilizować odpowiednie służby do inwigilacji społeczeństwa polskiego na wszystkich odcinkach jego życia. Więc proszę Państwa, no oczywiście rozporządzenie to było pełne frazeologii o wrogach ludowego państwa, w tym Kościoła Watykanu, imperialistycznego Zachodu i tak dalej. Proszę Państwa, jakie były reakcje wypowiedzi w sprawie procesu samego? Proszę Państwa, były różne, tak procesu jak i wyroku. Pogrupowałem je, proszę Państwa, w cztery takie piony. Można powiedzieć, że pierwszy pion to były pozytywne jednak reakcje i wypowiedzi, czyli biorące w obronę biskupa Kaczmarka i współoskarżonych, ale dla UB to były negatywne, jak wiadomo. A więc ktoś dobrze się wypowiadał o biskupie i tak dalej, jak za chwilę zobaczymy, no to było źle. Natomiast obywatele jako kler i świeccy, jeżeli wypowiadali się negatywnie wobec biskupa, a więc że był winny, po co zaczynał to i tak dalej, że służył Zachodowi, i to pozytywnie określało UB to, że są takie opinie. Trzecia, proszę Państwa, taka grupa, mniejsza już, to była grupa, gdzie ludzie woleli milczeć. Dlaczego? Dlatego, że to, co myśleli, to myśleli, ale milczeli, dlatego że się obawiali po prostu, żeby sami nie zostali aresztowani i osądzeni jako wrogowie, prawda, tej władzy pseudoludowej, że tak powiem. I wreszcie czwarta
taka mniejsza, już bardzo mała grupa, to były osoby, gdzie nie były zainteresowane tą sprawą, bądź też, proszę Państwa, tak tylko twierdziły, bo to różnie, prawda, mogło być. Poza tym trzeba tu jeszcze podnieść o sprawę procesów tak zwanych odpryskowych, czyli innych, ale mających związek ze śledztwem i z biskupem Kaczmarkiem i współoskarżonymi. Na przykład siostry nazaretanki Izabeli Jadwigi Machowskiej. Później, proszę Państwa, no ksiądz Świderski, jak wiemy, ten zielony, słynny zeszyt opublikowali mu komuniści, gdzie pełno było inwektyw i sam nawet prymas Wyszyński powiedział, że to jest człowiek, co napisał to, czyli ten ksiądz Świderski, że jest zboczony i tak dalej, więc tam no, mocne były wyrażenia prymasa Wyszyńskiego. Oczywiście został zawieszony, czyli suspendowany, a następnie wydalony w ogóle ze stanu duchownego. Proszę Państwa, no, samo duchowieństwo miasta Krakowa było podzielone, jeżeli chodzi o te wypowiedzi. Oczywiście większość jednak była pro-Kaczmarkowa, ale zdarzali się też księża, którym nie pasowało to. Sam na przykład biskup Job, wówczas wikariusz kapitulny archidiecezji krakowskiej, miał powiedzieć na temat procesu, cytuję, Kaczmarek nie będzie tak śpiewał w czasie procesu, jak to podawał akt oskarżenia. Przypuszcza on, że Kaczmarek w toku procesu sądowego będzie się starał wprowadzić sąd w błąd, ażeby przez to samo umniejszyć swoją winę, a ponadto zrobić ze siebie bohatera. Drugą taką wypowiedzią to była wypowiedź kurialisty księdza Mazanka, który powiedział, że proces jest odpowiedzią rządu na ostatni memoriał episkopatu, będą z tym represje i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, duchowieństwo archidiecezji krakowskiej powiedziało na przykład ksiądz Jan Kuczeba z diecezji tarnowskiej, powiedział, że to jest nagonka na księży, a akt oskarżenia jest jednym wielkim kłamstwem. Proszę Państwa, w środowisku klerykalnym zacytuję bardzo mocną według mnie wypowiedź jednej z kobiet 68-letniej Anny Borkowskiej, która powiedziała tak. Znowu ci zbrodniarze męczą niewinnych ludzi. Jak można podnieść rękę na takiego dostojnika Kościoła, który swoim świętym życiem, służbą Bożą doszedł do stanowiska biskupiego? A te wymysły, jakich pełny jest akt oskarżenia, to szczyt wyrafinowania i zboczenia. Komuniści rzucają się jak głodne psy, by wygryźć prawego syna Kościoła. Kościół i religia są im solą w oku. Mówią o wolności wyznania, chcą by wierzyć w ich głupiego bożka Stalina. Nas nic nie oszuka i nie otumani. Kościół i wiara są niezwyciężone. Oczywiście inne też były wypowiedzi, że został biskup zmuszony katuszami. Mało tego, że biskup, nawet taka była wypowiedź, że biskup został wywieziony na wschód. A inna jeszcze wypowiedź, że biskup Kaczmarek został zamordowany. A więc tych, proszę Państwa, no, wypowiedzi było masę, że rząd dąży do odsunięcia całkowitego Kościoła od Watykanu i sam będzie mianował różnych biskupów i innych urzędników. Czy to wytrzyma próbę czasu? Okaże się i nie warto na razie nad tym myśleć. Prewencyjne działania były władzy ludowej na terenie samego Krakowa w dniach 3-4 października, ponieważ poszła fama, że będzie przez te dwa dni na różnych imprezach typu w kinie, w teatrze i tak dalej, że będą rozruby i rozruchy. A oczywiście uruchomiono całodobowe dyżury, cztery osoby, dwóch ubeków i dwóch milicjantów na zmiany pilnowało wiele tych miejsc. Niektórzy mówili, że cały ten proces jest, proszę Państwa, jedną wielką fikcją i że są to bzdury. W ogóle nie wierzą w to, aby ksiądz Kaczmarek mógł uczynić takie rzeczy i przyznał się. Oczywiście, proszę Państwa, również i takie dało się słyszeć opinie, że Kaczmarek czyta swoje zeznania i no, fakt jego oskarżenia, o samooskarżania się jest do przesady, ponieważ przez siebie sprawia na ludziach wrażenie wielkiego, niepoważnego człowieka.
No i oczywiście inne jeszcze wypowiedzi w środowisku na przykład młodzieżowym, gdzie proces, mówiono, że proces księdza Kaczmarka i nieoskarżony jest procesem pokazowym, obliczonym przede wszystkim na efekt, w którym specjalnie szeroko jest komentowany w radiu i w prasie. Ale proszę Państwa, i były przeciwko biskupowi oskarżonym głosy, gdzie mówiono, po co się zajmował polityką i tak dalej. Wiele ludzi, a nawet duchownych, uwierzyło w to, co akt oskarżenia zawierał. Wydana została już w 1953 roku po procesie publikacja zwarta w formie książki, cały stenogram procesu. Ale gdy się analizuje, proszę Państwa, tam są oczywiście różnego rodzaju kombinacje. Czasami przenoszone są słowa, albo wykasowywane, albo zmieniane. Także nie jest ta publikacja, że tak powiem, wiarygodna, no ale komuniści musieli tak robić. Czy musieli? Proszę Państwa, te wypowiedzi były przeróżne. Niektórzy nawet twierdzili, że wiarę stracili przez to, że do takich bezeceństw i świństw posunął się biskup Kaczmarek i współoskarżeni. Proszę Państwa, podsumowując, biskup Kaczmarek, można powiedzieć, był takim, można powiedzieć, tak, kozłem ofiarnym, bo przecież na jego miejscu mógł i inny biskup zasiadać. I gdy przeczytali biskupi cały ten akt oskarżenia, a później słuchano w radiu, bo przecież było to publikowane, to byli przerażeni wręcz. No oczywiście później się dowiedział prymas Wyszyński i jak to było faktycznie i współczuł biskupowi Kaczmarkowi. Aczkolwiek biskup Kaczmarek, rząd, komuniści naciskali na prymasa i na episkopat, żeby go odwołać w ogóle z ordynariatu, z biskupstwa. W końcu Kaczmarek, no i nawet ci dla świętego spokoju już prymas, jak wiemy, urlopował biskupa Kaczmarka na miesiąc. Ten pojechał niby na kurację do Krynicy, ale proszę Państwa, miesiąca nie wytrzymał, z powrotem wrócił. Natomiast tu jeszcze trzeba powiedzieć, że później napisał osobiste pismo do papieża, biskup Kaczmarek, żeby definitywnie Ojciec Święty wypowiedział się, czy on jest dalej biskupem, czy nie jest. A papież w bardzo łagodnej formie, a nawet współczującej, napisał mu odpowiedź, że Stolica Święta jest od mianowania biskupów, a nie od odwoływania ich. I tym sposobem, proszę Państwa, częściowo zamknięto usta komunistom, ale oczywiście za chwilę dalej, cały czas był inwigilowany do śmierci. Gdy leżał w Lublinie na klinice, to proszę Państwa, tak komuniści zrobili z esbecją, że pacjenci wręcz pluli prawie na niego z personelem, ale później przejrzeli na oczy i wiedzieli, z kim mają do czynienia, i nawet ordynator i lekarze z pielęgniarkami płakali nad biskupem. Więc proszę Państwa, trzeba tu powiedzieć, że jednak wiele osób wiedziało, jak jest, ale i wiele osób, podsumowując już moje wypowiedzi, dało się, mówiąc kolokwialnie, nabrać na ten chwyt, mocny chwyt propagandowy. Bo proszę Państwa, przecież to było nagłośnione bardzo. I co tu dużo mówić, chodziło o dyskredytację, ale i o rozbicie Kościoła. Poróżnienie prymasa z biskupami, biskupów między sobą, innych kurialistów i tak dalej, aż do dołowego tak zwanego kleru. Chodziło o to, żeby po prostu oderwać Kościół katolicki w Polsce i stworzyć tak zwany Kościół narodowy pod egidą komunistów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu doktorowi i zapraszam do zadawania pytań, zgłaszania uwag do referentów.
Dziękuję, Marek Barton. Pytanie mam do ostatniego referenta, pana doktora. Bardzo, bardzo ciekawy zresztą referat, bardzo mnie zainteresował i dlatego chciałem trzy krótkie pytania, na ile oczywiście jest panu doktorowi wiadomo. Pierwsze pytanie, dlaczego akurat biskup Kielecki, biskup Kaczmarek został takim kozłem ofiarnym, a nie ktoś z innych biskupów? Może najpierw zadam pytanie, a pan... Może odpowiem, tak, bo sobie za chwilę zapomnę, dobrze, proszę państwa. W pewnym wieku już się zapomina, o co się pyta. Proszę państwa, no on się wpisywał, że tak powiem, w ramy komunistycznego spojrzenia na to, jak szpiegostwo można, czy pojęciem szpiegostwa można manipulować. Przed wojną miał kontakty, tuż po wojnie również, z różnymi ośrodkami na Zachodzie, to jest raz. Ale podobnie miał na przykład sufragan tarnowski biskup Pękala, który w 1946 roku był w Stanach Zjednoczonych, był w wielu krajach zachodnich na polecenie episkopatu, żeby zbierać pieniądze dla zubożałego bardzo społeczeństwa. Później w 1957 drugą miał już podróż, ale wracając do biskupa Kaczmarka. No tu jeszcze chodziło u biskupa Kaczmarka między innymi o to, że prawdę powiedział i napisał, gdzie poszło to na zachód, o pogromie kieleckim. Tu też było to bardzo ważne, bo po prostu prawdę, a nie tą pseudoprawdę, którą lansowali przez lata komuniści. Kolejna sprawa, proszę państwa, no... Trzeba tu powiedzieć jeszcze, że prymas zmontował taką, można to powiedzieć, komisję, nie komisję, na czele stał biskup wtedy, a później arcybiskup poznański Antoni Barania, gdzie miał za zadanie poufnie przesłuchiwać zakonnice, które były w tym zielonym zeszycie wręcz oskarżane, łącznie z biskupem Kaczmarkiem, że niemoralnie się prowadziły i miały kontakty seksualne z nim. Więc do tego komuniści nawet się posuwali. No tych, że tak powiem, jeszcze innych rzeczy, które by można przypisać biskupowi Kaczmarkowi. On się dość dobrze wpisywał, że tak powiem, w tą, to wyobrażenie o tym, że rzekomo jest, prawda, no te, miał kontakty z Blizlanem, prawda, ambasadorem amerykańskim, a więc to, no, ta siostra Niklewska. Dlaczego siostra Niklewska? Dlaczego siostra Machowska? No bo one miały kontakty z biskupem, w sensie kontakt służbowy. No i wtedy, no niestety, biskup, proszę państwa, był tak naciskany i tak przez Różańskiego głównie nastraszony, że później w tych procesach odpryskowych on i inni jeszcze duchowni, którzy byli skazani w tym procesie, byli za świadków innych w tych procesach odpryskowych i niestety biskup Kaczmarek powiedział przy procesie siostry Machowskiej, że skłamał po prostu, to mówił, co mu kazano powiedzieć. A proszę państwa, no podobno tak płynnie mówił na tej rozprawie, on wcale nie mówił, tylko ponad 30-stronicowy miał elaborat, pytanie, odpowiedź sporządzony przez Różańskiego, że w zasadzie no, lepiej mówił to niż niejedno kazanie. Więc to no, ludzie, komuniści trochę przesadzili, mnie się wydaje, bo proszę państwa, to było nienaturalne. Ale i ten proces duży, propagandowy, podobno na procesie byli nawet w cywilnych ubraniach przedstawiciele z NKWD. Więc to no, plus inni jeszcze, bo przecież nawet wcześniej niczym się zaczął ten słynny proces dwa lata wcześniej krakowski, kurii krakowskiej, to Romkowski jako wiceminister MBP był oddelegowany i też w cywilnym garniturze siedział i przysłuchiwał się procesowi na Węgrzech kardynała prymasa Mindszentiego Józefa. No więc tu oni się uczyli, ale już ten proces, można by powiedzieć krakowski, on był takim wzorcowym procesem i oni się jeszcze doskonalili, że tak powiem w cudzysłowie, nad tego typu procesami. Jedyny to był w zasadzie biskup,
który był skazany w Polsce w tym okresie stalinowskim. Planowano również proces, jak wiemy, intensywnie go chciano zrobić, prymasa Wyszyńskiego, ale podobno z niewiadomych przyczyn zrezygnowano. No oczywiście ta odwilż 56 roku i tak dalej, gdzie wyszedł z tego internowania z ostatniego miejsca w Komańczy, no to też mówi samo za siebie. W każdym razie cały czas Kościół katolicki był do 89 roku wrogiem numer jeden, solą w oku komunistów w Polsce. Mhm. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem dopytać, czy są panu doktorowi znane jakieś opinie? Chodzi mi o dwóch biskupów. Biskup częstochowski Zdzisław Goliński i biskup Michał Klepacz, który zastępował prymasa w czasie, kiedy prymas był internowany. Szczerze powiem, że nie badałem tego wątku, ponieważ się skupiłem na archidiecezji krakowskiej. Ale niewątpliwie również różne tematy i różne opinie były biskupów. To nie było na pewno tak, że wszyscy jak jeden mąż byli za biskupem Kaczmarkiem, bo nawet prymas zabronił mu, gdy już był na wolności, uczestniczenia w posiedzeniu plenarnym Episkopatu Polski. No później przybył na kolejne posiedzenie Episkopatu, na kolejną konferencję i dowiedział się z ust biskupa Antoniego Baraniaka to, co się dowiedział. No więc, no. Dziękuję. A jeszcze może ostatnie pytanie chciałem zadać. Czy wiadomo, czy biskup sam był więziony, czy z kimś siedział w celi? Właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć. Proszę Państwa, wspomniałem tylko o tej agenturze, ale dużą rolę, bardzo dużą rolę w rozpracowaniu biskupa Kaczmarka, zresztą nie tylko jego, bo w zasadzie wielu osób, to była agentura tak zwana celna. Czyli ktoś, kto się, proszę Państwa, w miarę orientował i być to, co nie mogli wydusić, mówiąc kolokwialnie, śledczy od biskupa czy od innych, to biskupa tak tenże agent urobił, że proszę Państwa, biskup Kaczmarek wręcz się w celi z nim konsultował nawet i słuchał, co ten agent ma do powiedzenia i co on mu proponuje. No, sam na przykład Maślanko, tenże słynny obrońca, powiedział wprost biskupowi Kaczmarkowi: proszę mówić tak, jak oni każą, bo ksiądz wtedy uchroni swoją głowę, a jak nie, to księdza po prostu skrócą o głowę. No, proszę Państwa, ale tutaj też jest ciekawa sprawa, jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, że biskup dostał 12 lat, a nie karę śmierci. Dlaczego? Proszę Państwa, no tutaj też była mądrość i psychologia bezpieki i Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Żeby pokazać narodowi, żeby pokazać światu, jaka to ta władza ludowa jest dobra, że tylko 12 lat, bo ludzie byli przekonani, że dostanie karę śmierci. Zresztą nie tylko on, ale i współoskarżeni. Ale na szczęście nie dostał tej kary śmierci. No, cały czas był, tak mówiłem, nieuznawany jako biskup kielecki. Jakiekolwiek pismo podpisał, jeżeli oficjalnie szło do władz państwowych, było po prostu traktowane jak śmieć. Czyli w ogóle było dla komunistów nieważne, bo wszędzie pisali były biskup kielecki. Dziękuję. Ktoś z Państwa jeszcze? To ja sobie pozwolę. Jedno pytanie do pana profesora, bo pan profesor przedstawił tutaj postać Lewszeckiego, podkreślając, że właśnie niezależnie od tego, co Lewszecki powiedział w trakcie tych pierwszych momentów po aresztowaniu, to jest postać emisariusza, a nie szpiega. I w swoim referacie tutaj wskazał pan profesor, że obok tej wizji, która
funkcjonowała w świadomości wielu osób w wizji III wojny światowej, jest ta druga, to powolne gnicie komunizmu, jak to zostało określone. I właśnie emisariusz Lewszecki i wcześniej emisariusz Czajkowski, to są osoby, które wpisują się właśnie w ten nurt. One zostały wysłane, ażeby realizować pewne działania związane z tą właśnie koncepcją. I ja mam takie pytanie, żeby tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tą koncepcję, o tych dwóch emisariuszy, czy pan profesor mógłby powiedzieć, bo oni byli emisariuszami, oni wykonywali zadanie, zostali skierowani, natomiast oni mieli swoich mocodawców i na ile w tych latach, 51, 2, 3, wtedy kiedy mamy właśnie tą sytuację, na ile ci mocodawcy byli przywiązani właśnie do tej koncepcji drugiej, do tej koncepcji, że jednak czy wysłanie tych emisariuszy było jakimś elementem, który traktowali marginalnie, czy było to coś, co rzeczywiście w myśleniu pewnych osób dominowało i uważali, że jakby ten emisariusz, który rzeczywiście będzie rozmawiał, jest tak ważny w kraju. Dziękuję. No, z trzecią wojną jest troszeczkę jak z tą bajką o pastuszku wołającym wilk, wilk, wilk. Wiemy, że terminy trzeciej wojny były zapowiadane wielokrotnie, przesuwane o miesiąc, o rok, o dwa. Tu generał Anders rzeczywiście miał tych wypowiedzi bardzo dużo z bardzo konkretnymi terminami. Natomiast to był ten pion wojskowy, dla którego wojna była właściwie racją istnienia. Całe zabiegi generała Andersa o utrzymanie przynajmniej kadrowej armii musiały się łączyć ze stwarzaniem wrażenia, czy podtrzymywaniem wrażenia, że kadry oficerskie polskich sił zbrojnych będą rychło potrzebne. Natomiast, tu jest jeszcze dodatkowa kwestia zatarcia trochę granic między wojskowymi a politykami, prawda? Ten, który wysłał osobiście Andrzeja Czajkowskiego, czyli generał Roman Odzierzyński, był generałem oczywiście, ale wysyłał go jako wówczas minister spraw wewnętrznych, późniejszy premier, więc tu mamy ewidentnie działania nie wojskowych, tylko polityków cywilnych. W przypadku Lewszeckiego mamy bardzo podobne. Owszem, jest ten wątek wojskowy, bo jest Camp King, bo są dolary, a dolary właściwie mogą pochodzić tylko z jednego źródła, czyli z funduszy generała Andersa, tych słynnych funduszy, tych 6 milionów prezydenta Roosevelta, wokół których, jak wiemy, działy się różne dziwne, sensacyjne i niezwykłe rzeczy. No ale te pieniądze idą zapewne z funduszy wojskowych. Natomiast jak sam Lewszecki mówi, na odprawie, w której on uczestniczył, gdzie mu wyznaczano misję, byli politycy cywilni. Był prezydent Zalewski, był wojewoda Grażyński, był Ferdynand Getel i był Czesław Miłosz. Jako ten, który zna realia, i tutaj ten pion literacki, czyli Miłosz, Getel, oni jakoś ze sobą się łączą. Co ciekawe, Lewszecki został skazany i wyrok wykonano właściwie za nic. W wyroku śmierci, czy w oskarżeniu oskarża się go o to, że działał na szkodę Polski Ludowej, rozmawiając z ludźmi z Polski przybyłymi w Camp King, i to jest pierwszy zarzut. Drugi jest taki, że będąc w Anglii, Niemczech Zachodnich, posiadał broń. O lekceważeniu w ogóle tego wątku świadczy fakt, że w projekcie aktu oskarżenia ta broń została nazwana pistolet Schmidt & Wesson.
Łatwo się domyśleć, jaka tu nazwa została przekręcona, natomiast tak jakby ubecy śledczy w ogóle nie przywiązywali wątku do tego, wagi do tego wątku wojskowego. Co jest o tyle dziwne, że głównym przesłuchującym Lewszeckiego był bardzo doświadczony kapitan Jan Dyduch, ten sam, który przez ponad półtora roku przesłuchiwał Andrzeja Czajkowskiego. 111 przesłuchań ma na koncie Andrzeja Czajkowskiego Jan Dyduch. Lewszeckiego znacznie mniej, ale tu widać, że sięgnęli po rzeczywiście doświadczonego funkcjonariusza. I sam się zastanawiam, na ile moment ma znaczenie dla tej niedbałości, czy takiego traktowania lekceważenia sprawy, bo jest to rok jednak, już 54. Lewszecki przyjeżdża do Polski, a parę dni później przestaje istnieć MBP, pojawia się komitet i chyba ci śledczy już nie są aż tak bardzo mocno zaangażowani. Nie przyciskają Lewszeckiego. W połowie mniej więcej przesłuchań, bodajże 20 lipca, zastępca dyrektora Departamentu Śledczego pisze tak, pisze do Radkiewicza. Dotychczasowe przesłuchania nie dają efektu, Lewszecki odmawia nam odpowiedzi, zachowuje się łobuzersko. Tak określono jego postawę. W związku z tym proszę o wdrożenie zaostrzonego trybu przesłuchania, czyli 18 godzin dziennie. I odpowiedzi nie dostaje i tego konwejera oficjalnego nie ma. Wciąż przesłuchania są bardzo delikatne, z przerwą na obiad. Czyli możemy zupełnie odnieść wrażenie, że wyrok zapadł na samym początku, zanim się wszystko zaczęło. Jeżeli to jest emisariusz, to i tak wiadomo, że dostanie karę śmierci. A przesłuchania i całe śledztwo jest pro forma. No, skazywać i wykonać wyrok śmierci za posiadanie rewolweru, który w dodatku jeszcze wrzucił do Odry, bo to jest, nawet ubecy o tym wiedzą i nie kwestionują. On kiedy przekraczał granicę przez Odrę, to wrzucił rewolwer do Odry, więc nawet nie można go oskarżać, że miał broń na terenie PRL-u, bo nie miał. Więc to jest takie całe mnóstwo drobnych przesłanek wskazujących na to, że rzeczywiście to, czego się UB jednak mimo wszystko obawiało i czynniki polityczne, czego się obawiały, to właśnie to działania polityczne, ten pion emisariuszy, to utrzymywanie w pewien sposób przekonania, na ile szerokiego to jest kwestia do ustalenia, że rząd legalny to jest ten rząd londyński, że to jest ten rząd na emigracji i że to z nim prędzej czy później komuniści będą musieli się dogadać, to jest dla nich najwyraźniej taką zadrą w sercu. No i dosyć bezwzględnie eliminują tych, którzy ich zdaniem stwarzają zagrożenie bardziej polityczne niż rzeczywiście wywiadowcze, szpiegowskie, jakkolwiek je nazwiemy. Ani Andrzej Czajkowski, ani Jerzy Lewszecki takiego zagrożenia wywiadowczego nie stwarzają. Lewszecki nie podjął żadnych działań, ponieważ miał chorą nogę, amputowano mu w końcu dwa palce od tej nogi, w którą wdała się martwica, po prostu nie zrobił dokładnie nic. Jedyne, co naprawdę zrobił niebezpiecznego dla ustroju, to przekazanie Skowronowi tej propozycji wejścia do rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, zostania przedstawicielem rządu na terytorium PRL-u. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Dziękuję. Dzień dobry, Franciszek Grabowski. Ja chciałem się odnieść do referatu o Romanie Rutkowskim. To znaczy chciałem zapytać tak, czy autorzy spróbowali zweryfikować zeznania złożone w śledztwie ze stanem faktycznym. Natomiast druga sprawa, to chciałem trochę uzupełnić, bo
Postać Rutkowskiego jest dużo bardziej bogata, niż by to wynikało z tej krótkiej notki. Jego kariera oczywiście zaczyna się w 14 roku w Legionach w zwiadzie, potem jest, trafia do niewoli, potem z tej niewoli ucieka, działa w wywiadzie w Rosji. Potem jeszcze jest bardzo taki istotny epizod. W 1939 roku jest dowódcą, to się bodaj nazywało, Wydzielony Dywizjon Towarzyszący, działający przy Korpusie Interwencyjnym, a który de facto zajmował się rozpoznaniem sił niemieckich w okresie kryzysu gdańsko-kłajpeckiego, nazwijmy. Potem oczywiście bierze udział w tworzeniu lotnictwa specjalnego już na wychodźstwie. Istotne też epizody, które się pojawiają w jego życiu, to udział w sprawie Rettingera i także organizowanie lotów dywizjonów polskich do powstańczej Warszawy, do których ostatecznie nie doszło. Odnośnie jego działalności powojennej, to znaczy tutaj nie ma raczej kwestii, czy on się zajmował działalnością wywiadowczą, raczej jest kwestia tego, w których dokładnie strukturach działał i jakie były jego zadania. Działalność u Amerykanów, on był po wydostaniu się na Zachód za pośrednictwem Petera Kempa, trafił do CIA, czy właściwie OPC, bo to była taka podstruktura, która się zajmowała tymi operacjami. I tam tworzył Polski Oddział Lotniczy, znaczy to jest nazwa nieformalna, który zajmował się działaniami specjalnymi, czyli głównie przerzutem agentów i materiałów propagandowych oraz generalnie lotami za żelazną kurtynę, do czego amerykańscy lotnicy nie mieli odpowiednich zgód ze strony władz państwowych. Pełnił tę swoją funkcję jako, także jako, był rekruterem i oficerem łącznikowym. Prawdopodobnie do czasu swojej śmierci w 1954 roku. Sam oddział Polski na terenie Europy operował do 1959 roku. Przewinęło się przez niego około 100 lotników i odpowiadał za całość takich nielegalnych działań lotniczych CIA na terenie Europy. Miał także epizody w Azji i na Dalekim Wschodzie. Co jeszcze tutaj takiego istotnego? No to właściwie to można powiedzieć, jeszcze odnośnie SLP. No to jest jednak mocno przesadzone, że SLP było całkowicie zinfiltrowane przez CIA. Oczywiście tam różne kontakty były, natomiast to, co warto podkreślić, że wywiadom komunistycznym, czy to zarządowi drugiemu, czy to MBP, czy SB, nie udało się spenetrować środowiska lotników polskich na Zachodzie. Dziękuję. Dziękuję. Ja rozumiem, że to było takie uzupełnienie, bo tutaj pytania nie było. Tym niemniej, czy autor referatu chciałby w jakiś sposób się jeszcze ustosunkować? Znaczy, ja chciałabym bardzo podziękować za uzupełnienie, zresztą bardzo cenne informacje. Natomiast sama od ciebie chciałabym powiedzieć, że myśmy tutaj razem pisali ten referat. Ja się głównie opierałam jednak na materiałach bezpieki, czyli to starałam się sprawdzić, co oni tam mieli. Rzeczywiście nic nie mieli na Rutkowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o weryfikację rzeczywistą jego działalności, no to tylko to, co jest w literaturze. Generalnie pan wie więcej. Proszę bardzo. Dziękujemy za uwagi. Natomiast tak jak pan powiedział, oczywiście postać Rutkowskiego to jest tak naprawdę postać na film sensacyjny, który myślę, że Hollywood sprzedałby naprawdę nieźle. Wątków jest wiele. Oczywiście wiadomo, że kwestie współpracy z CIA, o których mówiłem i opisane w książce Zamoyskiego, no to jest licencja poetyka autora. Jak naprawdę było tam w Londynie, czy CIA była tak wszechwładna, czy rzeczywiście Rutkowski miał pod łóżkiem rosyjską radiostację, jak to Zamoyski opisywał, pracując jednocześnie dla CIA, no to już są rzeczy, których tak naprawdę w tej chwili nie zweryfikujemy.
Natomiast tak jak tutaj wcześniej żona powiedziała, no, pracowaliśmy na materiałach bezpieki i w tym zakresie się poruszaliśmy. No, wiemy, że no, nie było nawet sama struktura londyńska bardzo mało wiedziała o tych kontaktach z służbami zachodnimi, chociażby w teczce personalnej Cicho Ciemnego. No po prostu nie ma żadnych odniesień do jego współpracy. Natomiast tam była podkreślana jego postawa ideowa jako bardzo wysoko zmotywowanego oficera, więc ja jestem skłonny przyjąć za pewnik, że jeśli Rutkowski miał propozycję współpracy od CIA przeciwko komunistom w Polsce, to na pewno ją przyjął. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie i ponieważ organizatorzy już mnie uczulali, że czas kończyć, chciałem serdecznie podziękować wszystkim referentom, podziękować Państwu, którzy byliście tu obecni i zapraszam na przerwę.